Ze mną jest Rafał Jankiewicz, którego na co dzień moglibyście nie kojarzyć totalnie z gamingiem, z e-sportem, ale już tu w kuluarach słyszałam kilka porządnych historii. Zacznijmy od podstaw. Jesteś sportowcem z krwi i kości. Opowiedz oglądającym, jaka jest twoja dyscyplina? Akrobatyka. Po prostu, to jest szlachetny sport i ja od zawsze mówię, że to królowa wszystkich dyscyplin. Jak pojmiemy akrobatykę, to pojmiemy później każdy inny sport. No może niekoniecznie e-sport, może to się nie tego tyczy, bo jednak no, w zupełnie innych warunkach spędzamy czas uprawiając e-sport, a uprawiając akrobatykę, ale jednak powiązania takie mentalne są bardzo duże. Chociażby wola walki, determinacja, kooperacja. No jest dużo czynników takich, które, dzięki którym mogłem postawić znak równości. Mimo, że totalnie się różnią, po prostu totalnie. Dobrze słuchać takich gości, bo zawsze ta dyskusja jednak sport a e-sport jest bardzo intensywna w przestrzeni. Fajnie, że sportowiec, w sumie też utytułowany, bo występowałeś w ciekawych przestrzeniach, wspomina o takich cechach właśnie łączących te dwa światy. Powiedz mi, jak pandemia zmieniła twoje podejście do gamingu, bo słyszałam, że od nuba do pro playera. Troszkę tak i czasem mnie przeraża, jak sobie spoglądam na czas, który spędziłem podczas ostatniego roku, który wiadomo był dość inny niż pozostałe. I przyznam szczerze, że zaczynałem bardzo nieśmiało swoje pierwsze kroki do powrotu, bo za dzieciaka grałem bardzo dużo, później miałem przerwę około 5 lat, od kiedy jestem w Warszawie, ale kiedy pojawiła się sytuacja, jak mamy na świecie, bardzo nieśmiało zaczynałem wracać do konsoli, do gier. Mimo, że ona stała, miałem dużo tytułów, ale jakoś tak wiadomo, nie tak intensywnie eksploatowałem tej konsoli i tego, co miałem na biurku, ale tydzień pandemii, tydzień lockdownu tego totalnego, i ciągle telefonem miałem, Rafał, wbijaj, zagrajmy, wysyłali mi linki w ogóle do pobrania już, więc miałem wszystko gotowe, tylko kliknij pobierz. I jakoś ja nie lubiłem tego. Któregoś dnia jakby, nie wiem, coś się zmieniło, pobrałem, po prostu pobrałem. Przyznaję Call of Duty Warzone. No. Chyba kojarzycie ten tytuł. I tak się zaczęło w sumie. No, nie będę oryginalny, jeżeli mówię, nie jestem oryginalny, jeżeli mówię Call of Duty Warzone, ale po prostu wciągnęła mnie ta gra strasznie. Właśnie, bo jest tam ten element kooperacji, taktyki, mamy wielką mapę, no zresztą sami wiecie, gracie, kojarzycie ten tytuł i to jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli o tych dużo porównań po prostu dostrzegam pomiędzy, wiadomo, tym sportem, tej takiej elementu właśnie drużynowości, który w sporcie też jest. Więc dużo tych czynników jest pozostałych innych, ale naprawdę odnalazłem się momentalnie. Mówię, pierwszy skok na tą mapę, Werdańsk, którą wszyscy znamy i zakochałem się w tej grze. Graliśmy tak dużo po prostu, że momentami myślałem, że przeginam. I był taki moment właśnie, początki nasze w ogóle, moje takie totalnie abstrakcyjne, partyzanckie, że tak powiem, stanowisko do gry, czyli stolik, klawiatura jakaś taka w ogóle stara, w ogóle bez podkładki, myszka. W ogóle nawet nie miałem słuchawek, gdzie to jest podstawa w grze typu FPS. Słuchałem na stereo sobie w ogóle, zasłuchiwałem, co się dzieje, więc dziwię się sąsiadom, że się w ogóle na mnie nie obrazili po tym, że no naprawdę przez pierwszy tydzień to dość mocno wybiegały z mojego mieszkania dość, no, abstrakcyjne odgłosy, że tak powiem, ale co ważne, komunikowaliśmy się na Messengerze, na telefonie, więc w ogóle to było dość śmieszne. Na ten moment sobie nie wyobrażam tak grać. Ale kiedy wyłączyłem pewnego dnia Messengera i zobaczyłem, że mam 12 godzin przegrane longiem, wiadomo, sprzedałem na toaletę, to pomyślałem, że no chyba się wkręciłem. Każdy z nas był w takim momencie, w którym ten gaming rzeczywiście dominował. Na szczęście najważniejsze jest z tego wybrnąć. Teraz porozmawiamy o konkretnych taktykach, czyli Call of Duty, twój sprzęt, jak mówiłeś, telewizor, podstawowa klawiatura, zero podkładki, teraz masz stanowisko pro gamera. No tak, tak się stało, że już ostatnio zresztą się przeprowadzałem i miałem nie lada orzech do zgryzienia, gdzie zmieszczę tak duże biurko, bo inny układ mieszkania, już inne potrzeby, tak wielkie biurko z taką dużą ilością sprzętu, który nie był kupiony za jednym zamachem, to co tydzień przyjeżdżał kurier, coś dowoził. Tu podkładka, tu klawiatura, za chwilę monitor, słuchawki, jakieś pady, w ogóle no kosmos. I teraz po roku skończyłem po prostu ze stanowiskiem gamingowym, który nie odbiega od tych, które tutaj widzę. No wiadomo, to sprzęt niższej klasy po prostu, też nie mam takich potrzeb, ale jednak jest to coś, czego się nie spodziewałem. Jakby ktoś mi powiedział przed pandemią, że po roku będę miał takie stanowisko, to bym się popukał po głowie, a teraz proszę, mam. Więc jakby mocno nie eksploatuję, to na pewno. Chociaż teraz już mimo wszystko staram się zachować równowagę, bo
bo jednak tak się wkręciłem, że muszę pamiętać też o tym sporcie, tym swoim rodzimym, tym podstawowym sporcie, a to E z przodu też mnie jara, ale no, muszę wiadomo zachować równowagę. Miałam już tu na scenie taką zabawę z Rafałem Maślakiem, budujemy twój idealny team, ale taki w życiu. Czyli masz ekipę, kogo zawsze byś wystawił na front, że wiesz, że zjeżdża z buta i rozwala wszystkich przed tobą. Kto? Kto? Z osób, które znam, tak? Tak. Ja myślę, że dużo grałem z Adasiem Zdrójkowskim i on jest ogólnie szalonym graczem. Myślę, że on by był na tym pierwszym froncie. On zawsze komunikacyjnie jest the best. Najwięcej fajnych rzeczy powie, najwięcej informacji przekaże, więc to jest koleś, który no, nie płacze, kiedy zginie, więc on mógłby iść na pierwszy front. Dobrze. A kogo bierzesz do chronienia twoich pleców? Chronienia moich pleców. Myślę, że właśnie Rafał Maślak, o którym mówiliśmy wcześniej. Rafał Maślak, dobry znajomy, przyjaciel wręcz w sumie, też mój poprzednik, mister, więc on mógłby być właśnie. On dużo o mnie wie, on mógłby mnie chronić. Myślę, że to jest dobra decyzja. Dobrze, to już jest was trzech, to znajdźmy jeszcze jednego, ale takiego, któremu nie dałbyś rzucać granatów, bo zawsze wiesz, że cię oślepi. Miałem przyjemność zagrać nawet tutaj z Marcinem Gortatem. Myślę, że to byłby... Marcin, pozdrawiamy. Nie szkodzi, do kosza dobrze trafia, granaty możemy mu odpuścić. I ostatni do składu, bądź ostatnia. Ktoś, kto taktyki prowadzi takie, że wiesz, że zawsze ją zrealizujecie i dobrze tobą dowodzi. Kto by mógł dobrze dowodzić? Bo jestem taki, że no generalnie w tego typu grach lubię ja dowodzić, ale jakoś mimo wszystko, jeżeli chodzi o na przykład fajnie, komunikatywnie grałoby się z Izakiem, myślę. Widziałem jego streamy, też zdarzyło mi się nawet raz z nim zagrać. No, ma poziom, po prostu trzyma poziom, ale fajnie komunikatywnie podchodzi do rozgrywania meczy, więc on byłby dobrym takim, wiecie, kapitalem. Ekstra. To mamy całą piątkę zbudowaną. Jeszcze ostatnie takie zdanie. Miałeś okazję oglądać finały Polskiej Ligi E-Sportowej tutaj w sezonie jesiennym, rozgrywek CS-a. Tak. Twoje pierwsze doświadczenie z takim eventem LAN-owym. Pierwsze doświadczenie. Nigdy Co cię tutaj zaskoczyło przede wszystkim? Po wejściu tutaj na salę, jakby do tego miejsca, bardzo spodobało mi się to, że czułem się od razu jak u siebie. Wiadomo też podczas tą pandemię, że dużo grałem i tak dalej, ale wchodząc tu od razu czułem flow, że sami swój, kurde, wszyscy grają, wszyscy wyluzowani, więc od razu mi się to podobało, że ta społeczność jest taka rzeczywiście, jaką też się widzi w telewizji. Zresztą, no, co tu dużo mówić, jeżeli nadajemy na tych samych falach, robimy to, co lubimy, wszyscy to samo, czyli gry, czyli e-sport, to wszystko tak wygląda, jak wygląda, więc wchodząc tu czułem fajną energię. I zdałem sobie sprawę, że to jest już wysoki poziom tego, co się dzieje w tej kwestii, e-sportu w Polsce, w ogóle na świecie. Ja tego tak nie śledzę tak naprawdę do końca, ale kiedy zobaczyłem kanał Polsat Sport Games, zdałem sobie sprawę, że kurczę, to studio się w ogóle nie różni od tego, które mamy na Lidze Mistrzów, oglądam piłkę nożną, więc myślę, no rzeczywiście już jest tak to dość fajnie zorganizowane wszystko i nawet widząc te brandy, które współpracują tu z tym wszystkim, z tym e-sportem. Widać po prostu, że naprawdę jest to duży biznes i też duża społeczność, dużo też fajna otoczka po prostu wokół tego. No, ja uważam, że no, idzie to w dobrą stronę po prostu, że fajnie, bo zawsze broniłem e-sportu, zawsze broniłem gier, bo zawsze, wiadomo, mama, tata mówili, że wyłącz komputer, licz na dwór, więc jakby ja jakby zawsze byłem tym, który bronił i bronić będę. Myślę, że nawet już nie trzeba. To już jest ten moment, kiedy ludzie rozumieją, jak duża potęga jest w tym i jak to jest ważne w życiu młodych osób. Nawet nie młodych już, bo nawet wiemy, że starsi grają, więc... To prawda, starsi też grają. Dziękuję tobie za tę rozmowę. Jeszcze, jeżeli mógłbyś nam zdradzić, z jaką ekipką można cię spotkać na serwerach. Jonkers. Łe, skąd pomysł na nazwę? Nie wiem, jakoś tak... Czy w ogóle to jest moja ksywa z dzieciństwa i przyjęła się na tyle? Że zawsze już jest Jonkers i nawet jak kiedyś zmieniłem, to każdy mówił Jonkers. Super. Jak zostało, to już tak to jest. To tak, szukajcie. Tobie bardzo dziękuję. Siemanko.